Uwaga, ten materiał dotyczy wielu naprawdę niepokojących kwestii i z racji na jego tematykę poruszone w nim będą takie tematy jak zabójstwa, wykorzystywanie seksualne, zabójstwa, egzekucje czy prawdopodobnie wiele innych rzeczy, które można by uznać za przerażające, nieodpowiednie, niedopuszczalne. Jeżeli ci to przeszkadza, nie oglądaj tego filmu, a oglądasz go tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Temat dzisiejszego odcinka będzie naprawdę ciężki, ponieważ zajmiemy się SNAF R73. To mogło wam się robić o uszy, ponieważ powstał z tego całkiem spory trend na TikToku, a o całości istnieje naprawdę sporo mrocznych legend w internecie, a generalnie sam SNAF R73 jest postrzegany jako bardzo mroczna legenda internetu odnośnie bardzo niepokojącego filmu, który zawiera wiele nielegalnych, przerażających, brutalnych scen, których nie powinno się oglądać. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym. Siema, z tej strony Mondo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się jedną z najgorszych rzeczy, jakimi mógłbym się w ogóle zająć, czyli SNAF R73. Pozwólcie, że przez resztę odcinka będę mówił SNAF R73, bo tak mi wygodnie, poza tym jesteśmy w Polsce. Jeszcze na samym początku disclaimer, patrząc na tematykę tego odcinka, wszystkie słowa, których będę tutaj używał, takie jak wykorzystywanie aktualne, będą wypikane, ponieważ bardzo nie chcę kłuć YouTube'a tam, gdzie kłuty on być nie chce, więc zrozumcie moją decyzję. Nim zacznie, wpadnijcie do mojego Instagrama, linka macie w opisie, bardzo chciałbym tam dobić 10 tysięcy followów, plus macie nowe poziomy wspierania z takimi pięknymi emotkami, jak ja, kolejny ja, czy nawet Hagi. W różnych wersjach kolorystycznych. Myślę, że będę dodawał tego więcej na przestrzeni najbliższych dni, bo wreszcie się tym zająłem i fajnie byłoby przygotować dla was jakieś fajne bonusy. Poziomu drugiego będziecie mieć co jakiś czas dla wspierających odcinki ekskluzywne o określonych tematach, które będziecie mogli nawet wybrać w ankietach, więc jeżeli chcecie zobaczyć coś ciekawego, ekskluzywnego dla was, to zapraszam do wspierania. Oczywiście jest to dobrowolne, ale będzie mi naprawdę mega miło i wszystkich wspierających nowych oraz starych serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Tymczasem przejdźmy już do sedna. A zacznijmy może od tego, czym właściwie jest SNAF R73. SNAF R73 popularność w internecie zyskał głównie za sprawą filmu autorstwa Wendy Goon. Autor tego filmu zrobił iceberga powiązanego z tymi bardzo ciężkimi i trudnymi do opisywania filmami w internecie, w skrócie chorym gównem. W skrócie, autor tego filmu zrobił iceberga powiązanego z tymi naprawdę złymi, ciężkimi, chorymi gównami w internecie pokroju tych filmów z gór i tak dalej. Generalnie sam swego czasu trochę o tym nagrywałem, kiedy jako dzieciak wziąłem to jako ciekawostkę, między innymi w tym filmie wspomniałem o takich rzeczach, a także udało mi się w końcu dokończyć mój materiał odnośnie Poughkeepsie Tapes. Poughkeepsie Tapes to film, który mocno zakrawa o tego typu bardzo niepokojące i triggerujące materiały, niemniej sam w sobie jest mokumentem i nie pokazuje dosłownych rzeczy tego typu. SNAF R73 w tym materiale znalazł się na samym dole iceberga, w 8 warstwie i może przejdźmy najpierw do tego, do czego właściwie odnosi się ten tytuł i czym są filmy typu SNAF, bo to jest trochę oddzielna rzecz. SNAF to gatunek filmowy, który obejmuje takie materiały, które przedstawiają sceny prawdziwych tortur, zabójstw czy gwałtów, a nawet nekropli. Czyli w skrócie, co niektóre z tych materiałów przedstawiają dosłownie momenty uprawiania zabójstwa, na przestrzeni którego dochodzi do morderstwa. I tutaj pojawia się rzecz, że czynność seksualna niekiedy ma miejsce przed morderstwem, niekiedy w trakcie mordowania, a czasem nawet po nim i wtedy dosłownie mowa o nekropili. Tak, to jest najgorszy przykład chorego gówna w internecie i jeżeli chcecie jakiegoś zobrazowania tych rzeczy, czego oczywiście wam nie pokażę, ale mogę wam powiedzieć, to o snafy na bank zakrawają te wszystkie chore gówna, które wysyłał ci twój kolega na Discordzie, bądź te wszystkie złe filmy, które masz najpewniej na jednym z serwerów Discord, na których jest. I snaf totalnie podchodzi pod to wszystko. Plus niektóre rzeczy są jeszcze gorsze i gorsze od tego, co wymieniłem. Snafy nie są dostępne w internecie od tak, przynajmniej nie w sekcji dla osób zdrowych psychicznie, które nie lubią oglądać, jak ktoś cierpi w bardzo okropny i obrzydliwy sposób. Bardziej są to rzeczy ukryte, których od tak w internecie nie znajdziecie. Ewentualnie część ze snafów istnieje po prostu jako internetowa legenda. Na zasadzie ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, ale nie ma ku temu żadnych dowodów, żeby takowy film istniał. I SNAF R73 jest
jest jedną właśnie z takich rzeczy. Oczywiście jest ich więcej, na Wikipedii nawet znajduje się oddzielny artykuł o takich filmach. Tak jak wspomniałem, część z nich istnieje po prostu jako internetowa legenda, bez dokładnych potwierdzeń na ich istnienie, ewentualnie z lekkimi wspomnieniami w pewnych miejscach internetu. Część natomiast można uznać za prawdziwe i są to m.in. te wszystkie złe nagrania przedstawiające sceny zabójstw, egzekucji, śmiertelnych wypadków. Pewnie wiecie, o co chodzi, tylko i wyłącznie po moich słowach, bo pokazywać tego nie będę. Przykładami innych snafów jest chociażby Snaf 102, Slaughter, czy właśnie legendarny wręcz Snaf R73. I on właśnie tak mniej więcej od kilku lat istniał sobie po prostu jako legenda w internecie. Później, po filmie Wendy Guna, zrobiło się trochę głośniej na jego temat i pojawiać zaczął się on coraz częściej na rozmaitych subredditach, gdzie ludzie gadali na jego temat i chociażby wspominali o jego różnych wersjach, czy nawet kolejnych częściach. A później jego temat krążyć zaczął po różnych subredditach, gdzie ludzie dyskutowali na jego temat. Część zapierała się, że już go gdzieś widziała, że oglądała go i znajduje się w nim to, to i to. Druga część kłóciła się z nim, mówiąc, że oni też widzieli ten film i znajduje się w nim z kolei coś zupełnie innego, bądź nawet mroczniejszego od tego, co mówiła druga strona, ale żadna z nich nie miała na ten temat żadnych sensownych dowodów albo jakichkolwiek dowodów. Niemniej z tych relacji mogliśmy się dowiedzieć, że film ma kilka wersji, a może nawet kilka części. Między innymi na Reddicie krążyły słuchy o wersji, która jest rzekomo najbardziej dostępna na tej mrocznej stronie internetu, do której nie każdy ma dostęp i nie każdy chce mieć dostęp, która miała mieć około 90 minut. Miała znajdować się także druga wersja, również 90-minutowa, wersja 10-minutowa, która nie miałaby większości kontentu zawartego na taśmie, oraz mityczna 3,5-godzinna wersja, ukryta gdzieś głęboko w dark webie, do której niewielu ma dostęp, niewielu ją widziało i rzekomo jest najmocniejsza ze wszystkich i ma mieć najbardziej niepokojące elementy. No, tych zdań było całkiem sporo i naprawdę nie sposób zweryfikować któregokolwiek z nich. Nawet jeżeli gościu nagrywa film, gdzie robi wielką recenzję tej taśmy, to też ciężko uznać to za stuprocentową prawdę, co on tam mówi, bo on tylko mówi, że obejrzałem film. Niemniej nie mówię, że go nie obejrzał, ale po prostu jest to ta rzecz, którą ciężko jakkolwiek logicznie zinterpretować, przynajmniej według mnie. Później cały temat niestety wybił się na TikToku i musiałem powiedzieć to przez zęby, bo TikTok ma rzeczy, których promować nie powinien, a przypruje się do ciebie o nagranie TikToka o Bebop and Bibi, twierdząc, że twój TikTok przedstawia wykorzystywanie s**alne dzieci. A z drugiej strony można normalnie na TikToku mówić o Snaf R73, który rzekomo miał pokazywać jeszcze gorsze rzeczy, a mój TikTok nawet nie dotyczył takich rzeczy. Ale przynajmniej się odwołałem, jakaś logiczna osoba ten film przywróciła. Dzięki, jak to oglądasz. Dodam tylko, że w tym TikToku w ogóle taki temat się nie pojawiał, bo nie ma takiego tematu związanego z Bebop and Bibi, więc o chodź. Generalnie chodzi mi o to, że na TikToku niekiedy promują się rzeczy, które nie powinny się tam nigdy promować. Na przykład Megan is Missing, czyli totalnie gówniany film właśnie pokroju tych bardzo nieodpowiednich, czy swego czasu nawet Poughkeepsie Tapes. W każdym razie wróćmy do Snaf R73. Od jakiegoś czasu jest to trend, który regularnie znika i powraca sobie na TikToku, niekiedy nawet poza tego TikToka wychodząc. I generalnie z tego, co nam wiadomo, najprościej mówiąc, jest to po prostu mixtape, który łączy sobie wiele bardzo złych, niepokojących, brutalnych, krwawych scen przedstawiających rzekome morderstwa, tortury czy inne rzeczy tego typu. Czy są tam gwałty? Nie wiem, bardzo to możliwe. Jednakże ze strony osób, które ten film widziały, panuje powszechna opinia, że mówienie, że znajdują się tam nielegalne sceny przedstawiające w sumie to CP, bo nie mogę mówić takich rzeczy na YouTubie, to podobno takich rzeczy tam nie ma, ale jest wiele więcej innych bardzo złych rzeczy, takich brutalnych, cielesnych. Sam tego filmu nie widziałem, nie mam zamiaru tego robić i wy też nie powinniście go szukać, bo może się to źle skończyć dla waszej psychiki. Podobno duża część scen pochodzących ze Snaf R73 jest tak naprawdę ripoffami z innego snafowego filmu znanego jako MD Pope, czyli Most Disturbed Person on Planet Earth.
Jest to już prawdziwy tego typu szokujący film, którego istnienie jest potwierdzone. Jego też nie oglądałem i nie chcę tego robić. Uważam, że jeżeli masz już potrzebę oglądania czegoś takiego z totalną świadomością tego, co jest tam zawarte, to masz ostro poryte w głowie, człowieku, i nie wiem, idź znajdź w Boga w swoim życiu. Z jednego komentarza na Reddicie wychodzi, że właściwie są cztery filmy R73. Pierwszy z nich to reedycja właśnie Andy Pope. Najprościej mówiąc, jest to seria mixtape'ów gościa znanego jako Thomas Cinema Gore. Nazywasz się w ten sposób, Jezus, chłopie. Które łączą bardzo brutalne nagrania z fetyszowskimi klipami porn. Drugi film w serii miał być 11-minutową kompilacją nagrań dzieci zbitych w domowej wsi i miał mieć nazwę Nekropedia, aczkolwiek podobno tej pedofilii nie było. A tytuł ten po prostu miał nawiązywać do piosenki Cannibal Corpse o tej samej nazwie. I to się w sumie dosyć pokrywa, ponieważ z kilku innych źródeł, takich jak właśnie ten komentarz, inny komentarz, bo tak, z tego, na tym musimy się wzorować. Czy chociażby co najmniej jeden film na YouTubie potwierdzają właśnie taki bieg wydarzeń co do drugiego filmu, albo przynajmniej jednego z nich. Generalnie z tym pierwszym filmem łączy się to zdjęcie, przedstawiające najpewniej jego okładkę. Macie tam tytuł filmu oraz czarno-białe zdjęcie pewnego chłopca, co też może popchać nas w kierunku teorii, że jakaś filia faktycznie znajduje się na tych nagraniach. W internecie znajduje się również zdjęcie, które rzekomo jest powiązane ze SNAF R73-2. Jego wolałbym już tutaj nie pokazywać. Najpewniej jest to klatka z filmu, która, teraz mówię naprawdę, pokazuje czterech gości zgromadzonych pod krzyżem, który płonie i jest za nim ukrzyżowany inny gość. Co chore gówno. Zdjęcie to pochodzi z subreddita, gdzie między innymi znajdują się naprawdę niepokojące komentarze ludzi, którzy w bardzo obrazowy sposób dyskutują nad treścią i zawartością SNAF R73. Ich wypowiedzi brzmią, jakby dosłownie znali się na takich filmach, co jest okropne, bo na przykład nie wyobrażam sobie, że mieć dosłownie dokładną wiedzę na temat takich filmów i analizować je z jakąś przyjemnością, a właśnie co niektóre z tych komentarzy sugerują, że są tam ludzie, którzy faktycznie tak robią. Na szczęście takie klipy są poukrywane gdzieś na jakichś odmętach Reddita, a nie panoszą się po tym normalnym internecie. Ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę z tego, że zaraz ktoś może przyjść w komentarzach i napisać, że już to tylko film, to jest normalne, to jest internet, ale nie. Nie jest to normalne i przestańmy to normalizować. W każdym razie, a propos SNAF R73, to jest wszystko. Wszelkie informacje na Reddicie sugerują tylko i wyłącznie tyle, że jest to składanka bądź składanki bardzo gównianych, brutalnych filmów przedstawiające rzeczy, których lepiej nie powinno się oglądać, albo ewentualnie albo zawierają coś, co może podjarać jakiegoś mocno fetyszystę, który ma dosyć nasrane w głowie. Przynajmniej tak samemu bym to opisał. Sam filmów nie oglądałem i nie zamierzam tego robić. Ale jeżeli jesteś osobą młodą i dotrwałeś do tego momentu i interesujesz się takimi rzeczami jak SNAF R73 i może nawet chciałbyś bądź chciałabyś wykopać takie rzeczy w internecie, to powstrzymaj się, lepiej przestań, zostań tu pośród normalnych ludzi w internecie, bo może nie poryje ci to psychy nie wiadomo jak, ale na pewno zostawi trwały ślad. Po prostu może nie być to dla ciebie zbyt przyjemne. Ja wiem, że internet, na przykład TikTok i tak dalej, pokazuje te rzeczy jako super fajną zagadkę do rozwiązania, ale nie jest to tym, więc lepiej zastanów się, czego tak naprawdę chcesz w tym internecie szukać. Tyle ode mnie, wielkie dzięki za oglądanie, wpadnijcie na mojego Instagrama, ponieważ chciałem tam dobić 10 tysięcy followów, byłoby mi naprawdę mega miło, plus macie nowe poziomy wspierania na kanale, nowe fajne emotki, macie mnie, innego mnie, a nawet emotki z hagim, a będę dodawał tego więcej, więc jeżeli chcecie mieć do tego dostęp, możecie wykupić wspieranie już od 5 zł. Będzie mi naprawdę mega miło, słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, siemano, cześć.